Cześć, witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku filmiku, odcinku właśnie filmiku, coś dla miłośników LoLa League of Legends. Gra pod tytułem Dragons and Titans. Przeglądarkowe MOBA zespołu Wormbite, które własnością jest firma Zynga. O co chodzi? Starcia dwóch drużyn dosiadających smoki. Do wykorzystania mają umiejętności specjalne smoków. Dzieje się to wszystko w krainie fantazji, o którą rywalizuje dwóch tytanów, Astaroth i Hyperion. Rozgrywka znacząco odbiega od tego, co oferuje typowe MOBA, ponieważ gracze obejmują kontrolę nad jeźdźcami smoków i drużyny rozpoczynają rozgrywkę po przeciwnych stronach mapy i konkurują o uwolnienie swojego bóstwa. Drużyna, która uwolni jako pierwsza, wygrywa. Rozgrywka trwa po kilkanaście minut. Na początku mamy do wyboru 6 smoków plus zestaw umiejętności i do tego 6 broni, co daje nam ogólnie 36 kombinacji ataków. Za zabijanie oczywiście jesteśmy nagradzani punktami expa plus kryształami, za które możemy kupować sobie różnego rodzaju udoskonalenia i oczywiście gra posiada mikropłatności. Tak więc co mogę zrobić, to ruszymy sobie jedną bitwę, oczywiście krótką, jako single MOBA. No, wybieramy swojego smoka, tylko teraz tak nie pamiętam, tego miałem. No i do boju to będzie oczywiście, pierw jeszcze wybieramy sobie broń. Broń. Powiedzmy tam dobry defense i ready. Oczywiście nie jestem miłośnikiem tego typu gier, ale na pewno ktoś z Was jest, tak więc może się przyda, może ktoś się zajmie. I zobaczycie, jak to mniej więcej wygląda. Oczywiście mapa bardzo podobna i zasady bardzo podobne jak w LoLu. Nie, ja w LoLa nie gram, ani nie gram w tego typu gry. Ale tak jak mówię, może kogoś zainteresuje, może ktoś poszukuje czegoś w podobie, więc znajdzie sobie tutaj filmik, może się zarejestruje, no zobaczymy. Smoki fajnie zrobione, nie powiem, ale szkoda, że mnie takie gry tego typu nie interesują. To jest wielka szkoda. Teraz mamy tak, złoto, które też lecimy tam do tej, nazwijmy to, bazy. Odkładać, nie wiem jeszcze dokładnie o co biega z tym złotem, no ale nie będę się w to... No i tutaj oczywiście nie wiem jeszcze, jak się wstawia klawiaturę, bo strefowanie w lewo, w prawo by się przydało, a nie widzę ustawień. Nie widzę tych ustawień klawiatury. Sratatata. I łamiemy gnata. No i dobra, nie będę się rozdrabniał, no. Nie będę grał, bo przecież nie ten typ gier mnie interesuje. Jak ktoś z Was oczywiście jest chętny do tego, linka macie, reflinka macie pod filmem. Kliknijcie. Da mi to zawsze jakiegoś cencika. Wspomóżcie biednego. Dobra, to by było na tyle. Chcecie więcej, to zobaczcie sobie, co i jak. Sprawdźcie sobie gierkę. Na razie, trzymajcie się.